Tym razem sonda nowin raciborskich 5 kwietnia 2019 roku będzie dotyczyła przyszłości Zamku Piastowskiego. Zapytamy się przechodniów, co sądzą o aktualnym stanie Zamku Piastowskiego na podstawie artykułu, który napisał Dawid Machecki w relacji z zastanawiania się przez radnych powiatowych nad losami dalszymi Zamku Piastowskiego. Chcemy wiedzieć, czy raciborzanie bądź przechodnie uważają, że powinien być bardziej nowoczesny, czy też bardziej tradycyjny, skupiony na historii. Czy pan kojarzy Zamek Piastowski, ten, który jest w Raciborzu? Tak. Czy pan tam bywa? Jeszcze nie byłem tam nigdy. Nigdy, do tej pory? Jeszcze nie byłem, nie miałem tej okazji. Aha. Czy pana zdaniem taki Zamek Piastowski, jaki jest, no nie zna go pan, ale przynajmniej takiej opinii, powinien zmierzać w stronę takiej nowoczesności, gdzie mają być organizowane koncerty, na przykład muzyki elektronicznej, koncerty rockowe, czy też skupić się na takiej roli historycznej, przeistoczyć się w muzeum? Nie, uważam, historycznej. Bo to tam raczej chyba nie pasuje, żeby tam rockowy. Tak, w każdym razie nie tego nie. Znaczy uważam, że ja jestem zwolennikiem też muzyki biesiadnej. Wiem, że dużo ludzi lubi muzykę biesiadną i to by też ładnie pasowało, żeby muzyka biesiadną. Taka spokojniejsza, nie taka głośna, duża, no, także wielkie ja zespoły. Wiem, że tam kiedyś chyba się odbywała muzyka biesiadną i nawet dość dużo osób, co z nimi pracuje, są zadowoleni właśnie, żeby się takie odbywały, tak muzyka spokojną, która tego nie, niż tam jakaś elektroniczna. No ja po prostu uważam, że to nie jest miejsce, żeby taką muzykę się to odbywała. Nie wiem, jak to tutaj inni sądzą, ale ja według siebie wolę, żeby taką mieli właśnie. Na pewno dużo osób by było zadowolone, żeby tam weekend spędzać czas nie? Na te zamku. No, czy państwo kojarzą Zamek Piastowski? Oczywiście, tak. Czy często państwo tam bywają? Tak, jak są różne imprezy, to bywamy. Latem najwyższy, tak? 40 tak, parę lat to chyba już tak, tutaj tam ładnie zrobili, bardzo no, pięknie. Są różne, jak to powiedzieć, no, kawiarnia, jest dla dzieci plaże porobione, no, są, proszę pana. Tak. Występy są latem bardzo piękne, duże. Tak. Dużo jest pięknych występów. Tak, jesteśmy zadowoleni. Bardzo często tam jesteśmy, bynajmniej w zamku i koło co zamku. Co tydzień po prostu chodzimy na spacery, rowerami, z wnukami jeździmy. Same jeździmy, bo są ścieżki rowerowe. Czy państwa zdaniem ten zamek co do przyszłości powinien zmierzać w kierunku takich na przykład dużych imprez muzyki elektronicznej, rockowej, wielkich koncertów, czy też bardziej w muzeum? Nie, ja coś panu powiem, że jest potrzebne i dla młodzieży, i jest dla starszych. Muzyka jest taka potrzebna, jest i muzyka leka, i... Ale żeby on też był zachowany, wie pan, w swojej kulturze, jak to można powiedzieć, wie pan, takim jak kiedyś to istniało, żeby można było, okay. Tam pięknie jest to do trochę zwiedzania. Tak, trochę tak. Tak, no, dokładnie, tak pół na pół można powiedzieć. Młodzi muszą też mieć, dajmy przykład, gdzie się zabawić, dajmy przykład, posłuchać muzyki młodzieżowej, nie? A bez przechylania się, oczywiście, że tak, oczywiście, nie, bo my jako starsi lubimy posłuchać inną muzykę, a młodzi potrzebują więcej, no, jak ale, to się mówi. Ale w ogóle jest super. Fajnie. Jest zadbane, tak. Jesteśmy dumni z Raciborza, Racibórz się staje coraz piękniejszy, coraz ładniejszy. Tam mamy ładnego prezydenta, też dużo tak, zmieni. Na pewno. No w ogóle się wszystko się zmienia, wie pan, jak nareszcie plac Długosza może zrobić. No, to żeby ten się plac Długosza zrobił coś z tym. To jest śmietnik, tak, takie, ale szczerze, tak jest. Bo to jest ulica Długa, teraz będzie fajna, to mi się podoba właśnie, że nareszcie coś będzie... Ten centrum coś nowego, będzie, coś tak, nowego i centrum będzie. Najważniejsze, wykończy. Że jest zrobione dużo skwerów dla dzieci, wie pan, plac zabaw. To jest najważniejsze, bo dzieci jak dzieci, prawda? I my przy okazji jako dzieci też mamy gdzie sobie później posiedzieć. No nic. Bardzo. Zamek Piastowski. Tak. Wiemy, że pani jest związana dosyć intensywnie tam. Co pani sądzi o Zamku Piastowskim aktualnie? No to jest wspaniały, potrzebny obiekt dla wszystkich. No, ludzie mają gdzie odpocząć. I możemy się zaprezentować też w różnych imprezach artystycznych i kulturalnych. Wspaniale, że jest. W którym kierunku, jeżeli chodzi o przyszłość, zamek powinien zmierzać? Czy w takim kierunku nowoczesności, koncertów wielkich, muzyki elektronicznej, festiwalu intro, muzyki rockowej, czy też stać się takim drugim muzeum? Ja uważam, że dobrze, że jest muzeum, ale powinien się to rozwijać. Takie kulturalne imprezy powinny się odbywać dla mieszkańców Raciborza. To nowoczesność czy historia? No ja za nowoczesnością. Więc czy pani kojarzy, czy pani tam bywa? Tak, bywam. Jakie pani ma wrażenia z takiego pobytu na Zamku Piastowskim? No byliśmy akurat w restauracji, także no
Podobało się, podobało się, tak. Jedzenie smaczne. No nic poza tym, no więcej nie korzystaliśmy z żadnych atrakcji. My pytamy o przyszłość Zamku Piastowskiego, bo teraz się ważą jego losy, jeżeli chodzi o takie ukierunkowanie go. I czy ma być bardziej nowoczesny, taki nastawiony na duże imprezy, nowoczesne koncerty, muzyki elektronicznej na przykład, czy koncerty rockowe, czy też stać się takim drugim muzeum? Szczerze, no chyba bardziej muzeum, żeby pozostało w takim stanie, jak jest, żeby nic tam nie ulepszać, wiadomo, jest to... Kojarzy się bardziej historycznie. Tak, rozumiem. Bardziej historycznie się kojarzy, dokładnie. Mhm. Taka nowoczesność to nie jest ten nie, kierunek. Nie będzie pasowało na pewno do naszego Zamku Piastowskiego, także raczej nie. Czy pan kojarzy, czy pan kojarzę, bywa tam? Ja kojarzę. Jakie wrażenia z takiego pobytu tam? No, jakby powiedzieć, krótko powiem, że wymagałby przywrócenia większego stanu, jaki był kiedyś. To, co zniszczone w czasie pożaru, te obiekty, żeby jednak miasto poprzez zdobycie środków nawet unijnych, żeby dokończyć jego renowację, powiększenie stanu do zwiedzania, że tak powiem, bo jest to za maleńkie w tej chwili, a więcej zwiedzać. Wrócić zamkiem tak. Z ród jest, aha, wypada to bladzie. Nie mówimy, że ten sam książę tu i tam siedział, prawda? Racja. Tak. To w takim razie, bo trochę już pan powiedział, ale czy ten zamek powinien zmierzać w stronę nowoczesności, bardziej na przykład koncertów, muzyki elektronicznej, rockowej, czy też stać się takim uzupełnieniem muzeum, drugim muzeum w Raciborzu? Nie, właśnie, żeby żył, byłoby wskazane, żeby tych starych, jakby je nazwać, renowowanych albo rekonstruowanych na podstawie starych dokumentacji obiektów odbywały się jednak... Czyli połączyć wydarzenia nowoczesne, które by wciągały młode pokolenie, a tam o historii można mówić. Rozumiem. Tak. Czyli taki kompakt. Tak. Utrzymanie obiektu, tak. Jakieś nowoczesne wejście zrobić też w końcu do Louvru, też zrobili piramidę nowoczesną. Tak, do szkła. Tak. Tu też można takie akcenty wciągać. Jestem w ogóle załączeniem starych i nowych. A ty co powiesz? Właśnie, bo wnuczka chciała się też wypowiedzieć. To, co by mogła powiedzieć o Zamku Piastowskim? Nie wiem. Jeszcze. Jestem słaba z historii, ale chcę powiedzieć, że jestem Izel i że fajny iPhone. Z zewnątrz się prezentuje bardzo pięknie, jest to wizytówka miasta. Jadąc na korty tenisowe, na basen, to przejeżdżam obok, rzeczywiście robi wrażenie. Kaplica podobno jest bardzo piękna. Nie byłem, ale cokolwiek by tam zrobił, to są jakieś opłaty, także nie wiem. Gdyby ksiądz miał podpowiedzieć coś władzom powiatu, bo muszą teraz podjąć decyzję, czy zamek powinien zmierzać w stronę nowoczesności, czy też bardziej tradycji, czy powinny być tam organizowane na przykład w większej liczbie koncerty muzyki elektronicznej, rockowe, jakieś duże wydarzenia, czy też stać się takim drugim muzeum, postawić na taki bardziej spokój, opanowanie, eksponaty? No, zamek ma się służyć szerokiej bazie, ma być w stylu takim, jakim był, tył nie zmieniać nic, ale to, co tam się dzieje, wszystkie imprezy kulturalne powinny być jak najbardziej. To nie musi, żeby to wracać do średniowiecza.